Magazyn Miejski we wtorek, 22 sierpnia. Witold Torbiarczyk. Tak mija dzień, skrót najważniejszych informacji. Wsparcie dla przedsiębiorczych. Osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety są mile widziane w tym projekcie. 22 tysiące złotych wsparcia na dzień dobry. Taką ofertę dla osób chcących założyć własną firmę ma Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach projektu, który już ruszył, kilkadziesiąt osób z regionu będzie mogło zacząć pracować na własny rachunek. Partnerem zadania jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu. Firma OK to odpowiedź na zmieniający się rynek pracy. Małe, często jednoosobowe firmy to jeden z panujących trendów. Projekt, który będzie realizowany przez najbliższe miesiące, ma ułatwić start osób, które chcą pracować na własny rachunek. Panuje tak zwany rynek pracownika, czyli coraz częściej ceni się pracownika i pracodawcy muszą o takie osoby walczyć. Bardzo się z tego powodu cieszymy, bo to najlepiej świadczy o zaawansowanym rozwoju kadr społecznych i kadr zawodowych i wymyśliliśmy taki system, który pomoże nie tylko pracownikom, ale pracodawcom do tego, żeby być bardziej atrakcyjnym jako pracownik na rynku pracy i jako pracodawca. Z jednej strony popularne staje się samo zatrudnienie, z drugiej sami pracodawcy coraz chętniej sięgają po usługi małych podmiotów zewnętrznych. Wiele firm nie będzie zatrudniało tylko pracowników, a będzie właśnie korzystało z usług małych firm, bo tak naprawdę ten rynek jest wtedy bezpieczniejszy. No, z doświadczenia widać, że tam, gdzie są duże firmy, jest fajnie, dopóki to wszystko się dobrze kręci. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi kryzys, najczęściej ten kryzys najbardziej uderza w rynek pracowników, bo tam są wtedy szybkie zwolnienia, czasami zwolnienia grupowe. Natomiast tam, gdzie ten rynek jest bardzo rozdrobniony, gdzie jest mnóstwo małych firm, mikrofirm czy nawet firm jednoosobowym, ten rynek pracy jest najbardziej stabilny. Osoba zainteresowana otwarciem firmy takiej, która spełni wszystkie wymagane warunki, może otrzymać do 22 tysięcy złotych na rozruch. Później musi utrzymać firmę na rynku przez rok. Osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, kobiety są mile widziane w tym projekcie. Nie mogą być to działalności, które nie są związane ściśle z potrzebami aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Oferta skierowana jest do mieszkańców powiatu kaliskiego i ostrowskiego oraz gminy Gołuchów. WARP na ten cel ma 1 600 000. Dofinansowanie z Unii to ponad 1 400 000. Już za chwilę prognoza pogody. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.